Stop! Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, pamiętajcie widzowie, że istnieje taka strona jak Instant Gaming, na której możecie zakupić gry w dużo tańszych cenach na PC-ta, Xboxa, Nintendo czy PlayStation. I jeżeli już teraz klikniecie sobie w tego linka, który znajduje się na dole w opisie, zapiszą wam się ciasteczka i gdy zapomnicie, że posiadam taki link, to i tak przyczynicie się do rozwoju tego kanału. A teraz nie przeszkadzam i wracamy do odcinka. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej transmisji z memów, Chcę kamerę powiększę trochę. Witam serdecznie, drogi widzu, na platformie YouTube. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi w memach... Znaczy, jak można nie wiedzieć, o co chodzi w memach? Jeżeli nie wiesz, o co chodzi w dzisiejszym odcinku... jeszcze raz! Jakiś zbierny dzisiaj jestem. Witam serdecznie, drogi widzów na YouTubku. Co to za dzień jest, Papież mi zleciał. Witam serdecznie, drogi widzów na YouTubie. Witam na kolejnym przeglądzie memów z Discorda. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi w przeglądzie memów z Discorda, to chodzi o to, że przesiewamy na streamie na twitch.tv/diabeł6 memy na naszym Discordzie i wy dostajecie te najlepsze. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tym przesiewie, to zapraszam na streamki. A wiesz, jak wygląda flaga Polski? Ja też nie wiedziałem, dopóki nie zobaczyłem filmu Holiday. Jest tam taka scena, w której Cameron Diaz szuka miejsca na wycieczkę. I między innymi jest też tam Polska. O kur... Witamy w Polsce! No jest biały, jest czerwony. No tego się w szkole uczyłem. Biało-czerwona flaga. No kurwa, zgadza się. Wszedłem dzisiaj do pracy z namalowanymi kredką wąsami. Kobiety z namalowanymi kredką brwiami stwierdziły, że jestem debilem. Szachmat. Budzisz się koło mnie i co dalej robisz? Trafiam do zakładu karnego. No bardzo prawdopodobne to jest akurat w tym wypadku. No. O kurde, i tak się da zrobić w ogóle? What the fuck? Czy to musi wybuchnąć komputer? Szczyny zawsze ciepłe, to prawda. Taki protip, jakby tobie i twojemu koledze było zimno, to zawsze możecie, wiecie, rozumiesz, widzu. Ale to było kurde głupie. Nie szczajcie na kolegów, to jest niespoko, wydaje mi się. Konar płonie, tak jest. What the fuck? Co to za zabawka? Ale ładna nuta, tak, buja rzeczywiście. Fiut w ciąży? A, w ciąży, kurwa. Monka jest, co ty czytasz, Bartek? Fiut wciąż wymyka się z rąk policji. Dominika Fiut poszukiwana. Is there something I can do for you? I'm looking for a girl. Nieśmieszne. Hey, we all! Raczej chłopaków szukają. Friend, this isn't Caesar salad. You don't have a f***ing clue about history. Aaaa, że backstabbing! Nóż wbity w plecy! Hehe. Drodzy Państwo, zobaczycie dzisiaj, jak robi się ptaka płci męskiej. Zobaczcie, gigantyczny ptak. To jest indyk, pieprz indyka płci żeńskiej. Dlaczego? Dlatego, że ma większy biust, piersi. Niektórzy najbardziej lubią, niektórzy wolą nogi. Bazą jest coś, co w każdym ptaku w środku spoczywa. Sos. Mam tutaj gałkę. Gdzie ma taką nieregularną skórę. To musi być takie kleiste. Sos. Trzeba mieć taką specjalną pompkę ze szklaną rurką. Naciskać tę pompkę, ona będzie zasysała sos. Sos. Kurwa, trzeba ptaka natrzeć świeżo wyciśniętym sosem. Ptaka. Mam tutaj taki wyciśnięty dosłownie. Sos ptaka. Sos. Kolana mi się nie zginają. Jak nie? Nie zginają się kolana. O, nie zginają się kolana. Kolana. A jakie? Proszę bardzo. Ja nie będę zginął. Ja nie jestem na rozkaz. A na co? A co ty? A co ty pragnienie masz? Ja pragnienie? Chcę... Umyj się. Chcę zrobić ciebie takiego samego jak ja. No i ch... A będzie. Nie jestem konfidentem, nie będę nigdy już. Świąteczne ogrody jajek. No, nie wiadomo jakie to będą jajka, cholera jasno.
To jest moje ulubione na szkolnej. To jest moje ulubione, że... Ulubione, nawet mogę rzec. Że... I masz najbardziej podstawowy dialog na świecie. I nie masz pojęcia, co cię kurwa skoczy. Tam po prostu słowa płyną jak rzeka, jak wodospad. Flaga. Flaga. Czyje tu flaga? Zaraz zobaczymy. Kolesinka. Kolesinka. Helsinki, let's go. Wiem, że ze Stanów. Jak on... Jako to... Ski. Skak. Teraz jak to? Może z Kanady? Nie z Kanady. Czekaj. Chicago. Chicago, o, właśnie. To też w Stanach. Chicago. Mamy ze szkolnej. Sir, can we stop for McDonald's? Sorry, Ghost, not happening, mate. What? Don't give me that look. Kiedy wycieczka szkolna nie zatrzyma cię w McDonaldzie? Siedmioletni ja, kiedy stary każe mi pójść do piwnicy po ziemniaki. Nie wejdę, panie kapralu. O Boże. Widz, który pokazuje się na zaczęciu przeglądu memów. Mama, patrz, dannik był mój, siema, powiedziałem. Ten czat napisałem, sobie motkę dałem, patrz. My German girlfriend likes to rate my sex performances on a scale of 1 to 10. Last night we tried anal. She kept yelling 9. That's the best I've ever done. Haha, śmieszne, bo 9 znaczy nie. Chyba wrong hole. Kurtru. Czujnik parkowania, wersja ekonomiczna. Oj kurwa, bardzo. Może nie zadziałać do końca. Kiedy grasz w twierdzę i próbujesz odwzorować polskie społeczeństwo. Żywność plus 9, podatki minus 24, zatłoczenie, współczynnik strachu plus 5, religia plus 3 i odstępność piwa plus 3. Let's go. Znajoma się wysiliła i weszła na Instagram byłej laski jej męża. Znalazła zdjęcie podpisane mój i dodała komentarz, a teraz mój. Po paru dniach inna laska napisała, to wam się tak... Kurwa, to wam tak się wydaje. Inba się zaczęła. Z nich jesteśmy dumni? To jest na pierwszym zdjęciu? To jest testowiron, kurwa? Żeby gafę zajebałem jakąś, jeżeli to jest jakaś sławna postać. Testo, uff, to jest testo. Kiedy masz wystarczająco dużo pieniędzy na dobry zegarek, ale nie masz wystarczająco dużo pieniędzy na dobry samochód. O kurwa. To jest Orlenik. Ja tu zaparkuję sobie. Kurwa, kobieto, czy ty widzisz, kurwa, jadę? Ty, ona nic nie zwróciła uwagi. Ja pierdolę. Nie no, co za laska, ty. Co za... Wy. No jak NPC.